Witam was wszystkich z tej strony Shiro i dzisiaj otworzymy sobie 15 wyjątkowych skrzynek z letnich igrzysk w Overwatchu i mam nadzieję, że openinga nie było dość dawno. Nie było openingu dość dawno, bo nie robiłem, bo po prostu otwierałem sobie skrzynki na własną korzyść, bez nagrania. I mam takie fajne skiny, jak na przykład dla Symmetry legendarkę, albo na przykład legendarkę dla... Właściwie nie wiem, dla kogo mam. Dlatego otworzymy łupy i przekonacie się sami, co nowego trafiło mi się w tych skrzyniach. Odbieramy numer... skrzynię numer 1. Epic! Te skrzynki działają tak, że... To są normalne skrzynki, ale w każdej musi być przynajmniej jedna rzecz z tych letnich igrzysk. Mamy dwie i akurat dwa awatary, z tego co wiem. Tak. I mam jakąś emotkę dla tego. A może być, bo nie mam chyba żadnej. Atek. Dobra, to wyrąbane na to. Okej, okay, otwieramy kolejną skrzynkę i miejmy nadzieję, że... Dwie niebieskie... Z letnich igrzysk test. Tego jeszcze nie słyszałem. Młotem z niemiecką precyzją. No, niech będzie. Tu mamy portret gracza. Co z niego? No, powiedzmy, że może być. A to jest poza, tak? A, może być w sumie. Dobra, otwieramy kolejną skrzynkę. Skrzynkę numer 3. Mam nadzieję, że będzie lepiej tym razem. Uwaga, uwaga, uwaga. Dwa niebieskie, dwa białe, jak zwykle. O, goldzik się zawsze przyda. Quest do zniaty. Brzmi spoko. Graffiti jakieś, a tutaj mamy portret gracza kolejny. Dobra, otwieramy kolejną skrzynkę. Czy będą jakieś legendy w tym openingu? Fajnie by było, chociaż jedną znaleźć. O, to jest emotka, którą bardzo chciałem mieć. To jest jedna z rzeczy z tego dodatku, nie wiem co nazwać dodatku, z tego patcha, którą bardzo chciałem zdobyć, więc jest od razu fajnie. Mamy skórkę dla tego, dla Genjiego, ale mam legendarną, więc nie zmieniam. Dobra, otwieramy dalej. Dwa niebieskie, dwa białe. Powtórka, powtórka i niemiecka flaga jako portret gracza. A ciekawe, czy jest Polska. A zobaczmy jeszcze tak na szybko. Czy jest polska flaga na portret gracza? Jest amerykańska, jest niemiecka, jest angielska. No, dużo jest tych flag, ale jakoś polskiej akurat chyba nie widzę. Nie, nie widzę polskiej. Tu nie. Też nie ma. No dobra, otwieramy dalej. Łupy! Jeszcze 10 skrzynek do otworzenia. Bang! Niebieski. I 3... O, fajne. Fajnie wygląda. Asę wezmę nawet. Atek? Wszystko. A, taki sobie. Dobra, lecimy dalej. Gdzie są nasze legendarki? Ja chcę dla Lucja legendarkę nową. Złoto. Graffiti dla Lucja jest też mega fajne. A wezmę sobie nawet. Dla Winstona jakieś gówno i dla McCree również. Dobra, lecimy dalej. Jest! Pierwsza legendarka! No niestety gówniana. Czy ja chcę jej używać? Mi się w ogóle nie podobają te legendarki tego McCree. Żaden skin mi się McCree nie podoba poza tymi rekolorami. Dlatego nie będę używał. To miałem, to takie sobie. I to graffiti dla Lucy. Dobra, lecimy dalej. Legendarka niestety mnie nie ucieszyła. Dwa teksty i dwa portret gracza i graffiti. Co mam za teksty? Te chwile. Powiedzmy. W powietrzu to moja specjalność. Tak co? O kurczę, zmieniłem rozdzielczość. Dobra, naprawiam. Kolejna skrzynka. Chyba opening będzie słaby. O, o, fajny, fajna poza. Okej. Okay. Kwestia dla... Tego. Jeśli grać, to tylko ze śmiechem. Wow, ale zarąbiste! Nie słyszałem tych tekstów nowych, będę musiał przesłuchać. Ewentualnie pod koniec openingu jeszcze odpalę. Ale one chyba nie są jakoś oznaczone dobrze, więc... Nie wiem, czy to tak łatwo znaleźć. Klik! A to powtórka. Aha, to już mieliśmy. To jest skórka. Nie, mam chyba epika. Zatrzymujemy, więc sobie darujemy. Dobra, otwieramy dalej. Bang! Druga legendarka w openingu! O, i to jeszcze ta, którą chciałem, tylko że w złym kolorze. Dobra, i tak sobie użyjemy, bo jest najlepsza ze wszystkich, jakie mam. Dla Lucja. W złym kolorze, ale już jestem trochę bardziej zadowolony.
To jest złoto, tu jest graffiti, a tu jest... A, to nie jest nawet powtórka. Kurczę, gdyby mi wypadła jeszcze taka w innym kolorze, to byłoby super. Trzy skrzynki, dobra, lecimy dalej. Dwie niebieskie i dwie białe. Co my tu mamy? Skórkę dla Zarii? Zaria ma wszystkie brzydkie skórki, nawet podstawową, hehehe. Podgląd graffiti... Nie, nic tutaj ciekawego nie ma raczej. Poza flagą. Ostatnie dwie skrzynki. Może jeszcze jakaś jedna legendarka by się przydała, co? Wow, to jest fajne! To jest glemak Kli? Gdzieś mi gardło wysiada. Okej, okay, dla Mokli sobie weźmiemy te graffiti, to już nic ciekawego nie ma. I ostatnia skrzynka. Trzymajcie kciuki teraz, bo... I dajcie lajka pod filmem, ja teraz nie będę otwierał, żebyście dali lajka pod filmem. Taki trik, nie, dobra, żartuję. Otwieramy skrzynkę. Bang. Dwa niebieskie... I dwa białe. Co to jest? Czy to jest skórka? Tak, to jest skórka. Ja mam czerwoną, więc sobie nie zmienimy. Kwestie dla żołnierza. Chcesz dostać, czy co? No tak, słucha sobie i tutaj mamy ten. Dobra, możemy jeszcze na szybko przejrzeć, na koniec. Te teksty. Chyba, wątpię, żeby coś dostała. Czekaj, zobaczymy sobie na kimś, kto są na Rehardzie. Kwestie, czy one są jakoś oznaczone? Nie, nie są oznaczone. No to wam nie pokażę. Ale chcę zobaczyć, jak wygląda ta emotka. To jest jedna z rzeczy, którą chciałem mieć z tego. Tą emotkę właśnie. Jak to się wyświetlało? Wow, ekstra. Ekstra. Bo nam tutaj nie ma nic ciekawego. Asymetra to jest z postaci, którą najczęściej gram praktycznie. I tutaj miałem jeszcze... Rzeczy, które chcę jeszcze mieć z tego openingu, to jest zwycięska poza z medalem. Szkoda, że nie da się tego kupić, ale to było dużo ułatwiło. A skórkę dla Lucja, którą chciałem, to ta druga właśnie. No ale zawsze lepsza, nie? Zawsze lepsza napastnik na przykład. Widać, że aby w ogóle nie podchodzą. I ten hokeista jest taki okej, ale ten z piłkami gościu wygląda super. Dobra, więc mówił dla was Shiro, to był opening 15 skrzynek z letnich igrzysk. I widzimy się kolejnym razem. Dziękuję za uwagę. Na razie, zostawcie coś po sobie.